Czasy w języku angielskim. Ile właściwie ich jest? Bardzo dużo osób, które uczy się języka angielskiego, zastanawia się, dlaczego w ogóle tych czasów jest tak dużo. No bo jedni mówią, że jest ich 12, inni, że 16. Jeszcze tam inni mówią, że 32. No to wiecie, można mieć niezły mętlik w głowie. No a w języku polskim, jakby nie patrzeć, to mamy tylko 3 czasy. Przeszły, teraźniejszy, przyszły. Przynajmniej tak twierdzą osoby, które uczą się angielskiego. No ale czy na pewno? Bo jeżeli popatrzymy sobie na takie słowo jak jeść, tak, czyli eat, no to przecież mamy takie formy jak zjadłam, jadłam, jem, zjem, będę jeść, będę jadła i tak dalej. Więc no już widzimy, że tych konstrukcji jest troszkę więcej niż tylko 3. I tutaj kłaniają się takie 2 pojęcia jak tense, czyli czas gramatyczny, i time, czyli czas rzeczywisty. I teraz bardzo uważnie słuchajcie, bo to jest bardzo ważna informacja. Czas gramatyczny, czyli ten tense, nie zawsze odzwierciedla czas rzeczywisty, czyli time. Bo może być tak, że kiedy chcemy wyrazić jakąś przyszłą czynność, coś, co się odbędzie w przyszłości, możemy zastosować czas teraźniejszy. I tak właśnie jest w języku angielskim i polskim. I jeśli nie wierzycie, to już Wam tutaj pokazuję na przykładach. Popatrzcie, mamy takie 3 zdania, które odnoszą się do przyszłości, ale są to zdania utworzone w czasie teraźniejszym. I dokładnie tak samo sytuacja wygląda w języku polskim, jak i angielskim. Przykład numer 1. The movie starts in 10 minutes. Czyli film zaczyna się za 10 minut. Film zaczyna się, czyli czynność będzie w przyszłości, ale stosujemy czas teraźniejszy. I'm flying to New York next week. Czyli lecę do Nowego Jorku w przyszłym tygodniu. Znowu czynność przyszła, ale używam czasu teraźniejszego. I'm having a job interview tomorrow. Czyli mam rozmowę o pracę jutro. Znowu czynność przyszła. Tak, przyszła. ale stosujemy czas teraźniejszy. I często jest tak, że osoby, które chcą wyrazić przyszłość, używają will. Czyli nie powiedzą the movie starts, ale the movie will start. Nie powiedzą I'm flying, ale I will fly. Nie powiedzą I'm having a job interview, tylko I will have. I nigdy jakoś się tak nie zastanawiają, że w języku polskim, tak jak w angielskim, stosujemy czas teraźniejszy. Bo one mówią sobie, okej, mówię o przyszłości, więc pasuje mi jakiś czas przyszły. No a niekoniecznie to tak funkcjonuje. Bo właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, ten czas gramatyczny nie zawsze odzwierciedla czas rzeczywisty. Tutaj akurat sytuacja wygląda tak samo w języku angielskim jak polskim, ale popatrzcie na inne przykłady. Kiedy powiem coś takiego, I'll help you when I finish this task, czyli pomogę Ci, kiedy skończę to zadanie, czyli zrobię to w przyszłości. W języku angielskim mamy czas teraźniejszy. Tak samo z przykładem Please let me know as soon as you've received confirmation. Czyli proszę, daj mi znać, gdy tylko otrzymasz potwierdzenie. Gdy tylko otrzymasz. Nie gdy tylko otrzymujesz, czyli czas przyszły, ale w angielskim mamy czas teraźniejszy. Uwaga, tutaj mamy present perfect. Bardzo dużo osób mówi, że to jest czas przeszły, ale to jest czas teraźniejszy. Więc tak jak widzicie, ten czas gramatyczny, czyli tense, nie zawsze odpowiada czasowi rzeczywistemu, czyli time. Bo tak naprawdę w zależności od tego, w jakim języku mówimy, to nasze postrzeganie czasu będzie całkiem inne. I teraz pytanie, ile tych czasów w języku angielskim jest? No bo bardzo dużo osób mówi, że tych czasów jest kilkanaście. A prawda jest taka, że czasów z gramatycznego punktu widzenia, czyli według językoznawców, czasów w języku angielskim mamy 2. Mamy czas przeszły i teraźniejszy.
W języku polskim tych czasów mamy trzy, bo mamy przeszły, teraźniejszy i przyszły. No i teraz pytanie, jak to? To nie ma czasu przyszłego w angielskim? No nie ma. Właśnie z gramatycznego punktu widzenia nie ma. Dlatego, że tutaj chodzi o formę czasownika. Weźmy sobie taki czasownik jak jeść, tak? W języku polskim mamy zjadłam, mamy jem i zjem. Czyli mamy trzy formy czasownika. W języku angielskim mamy formę przeszłą, czyli I ate. Mamy, i to jest ta pierwsza kolumna czasowników nieregularnych. Mamy eat, czyli ta środkowa kolumna czasowników nieregularnych, ale już nie mamy czegoś takiego jak I'd, tak? Nie mamy przyszłej formy czasownika. Ta przyszła forma, trzecia kolumna czasowników nieregularnych to jest imiesów, bierne, tak? Czyli to są te czasowniki typu zjedzone, zrobione, ugotowane, upieczone i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo dużo osób mówi sobie, tak dużo jest tych czasów w języku angielskim. A prawda jest taka, że w języku angielskim mamy tylko przeszły i teraźniejszy, a jeżeli chodzi o przyszły, to mamy różne sposoby wyrażania przyszłości i o tym powiem w kolejnym odcinku, pokażę Wam różne sposoby na wyrażanie przyszłości. A jeśli chodzi o te wszystkie czasy, których uczymy się w szkole, tak? Czyli ten past simple, present simple, future simple i tak dalej, to są konstrukcje. Co prawda my mówimy na to czasy, ale to jest takie specjalne ułatwienie. Ułatwienie dla uczącego się i dlatego to się właśnie nazywa tense, czyli czas gramatyczny. No i zawsze, kiedy mówię, że w języku angielskim nie ma czasu przyszłego, to pojawia się takie pytanie, no ale co z will? Przecież mamy future simple. I will do it. Mamy future continuous. I will be doing it. No to co? To nie jest czas przyszły? Przecież ma w nazwie future. No i to są konstrukcje, które wyrażają czas przyszły. Są różne sposoby na to, żeby wyrazić przyszłość i ja o tym powiem w kolejnym odcinku. I will jest właśnie jednym ze sposobów na wyrażanie przyszłości. I to jest ważne. My nie mówimy o czasach przyszłych, my mówimy o sposobach na wyrażanie przyszłości. Bo nie tylko z will możemy wyrazić przyszłość. Tak jak widzicie, możemy użyć do tego czasu teraźniejszego, ale o tym powiem w kolejnym odcinku. Podsumowując, co warto zapamiętać z tego odcinka? Mamy dwa pojęcia. Mamy tense, czyli czas gramatyczny i time, czyli czas rzeczywisty. I czas gramatyczny tense nie zawsze odpowiada czasowi rzeczywistemu, time. Bo może być tak, że chcemy wyrazić przyszłość używając czasu teraźniejszego, tak jak właśnie w tym przypadku. The movie starts in 10 minutes. Film zaczyna się za 10 minut. Może być też tak, że na przykład w języku angielskim zastosujemy czas teraźniejszy do wyrażania przyszłości. Na przykład I'll help you when I finish this task, czyli pomogę Ci, kiedy skończę to zadanie, ale w języku polskim mamy czas przyszły. Więc warto sobie zapamiętać, że czas gramatyczny nie zawsze odzwierciedla czas rzeczywisty i w zależności od tego, w jakim języku mówimy, to nasze postrzeganie czasu będzie inne. Jeżeli chodzi o wszystkie te czasy, past simple, present simple, future simple i tak dalej, to wszystko to są konstrukcje. Tak jak w języku polskim mamy zjadłam, jadłam, jem, będę jeść, będę jadła, zjem. Mam nadzieję, że teraz ta kwestia czasów jest dla Was troszeczkę jaśniejsza. W przyszłym odcinku powiem Wam co nieco więcej o tym, jak wyrazić przyszłość i przedstawię różne sposoby na wyrażanie przyszłości w języku angielskim. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!